Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego pękają z dumy. Po wielu latach starań udało im się przywrócić populację niepylaka Apollo, motyla, który w Sudetach wyginął 200 lat temu. Hodowla rozpoczęła się od 6 samic. Dziś w Jagniątkowie jest ich o wiele więcej. 500 motyli, które w tym roku nam udało się wyhodować i które z kolei znowu będą znosiły jajeczka, a w przyszłości, jak będzie już bardzo dużo tego gatunku wyhodowanego u nas w Karkonoszach, to będziemy wypuszczać do siedlisk naturalnych. By niepylaki Apollo mogły przetrwać w górach, tworzone są dla nich odpowiednie stanowiska. Hodowana jest także roślina, którą żywi się motyl. Zanim jeszcze zaczęliśmy myśleć, żeby tego niepylaka tutaj sprowadzić, żeby go hodować, zaczęliśmy od tego, że musieliśmy mu zapewnić pożywienie, czyli właśnie hodować rozchodnika. Rozmnaża się całkiem nieźle, także myślę, że byt pod tym względem pożywienia mają niepylaki zapewnione u nas. Radości z osiągnięć naukowców nie kryje dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Jest to ważny składnik różnorodności biologicznej i dowód na to, że można przywracać gatunki, które ustąpiły w wyniku działalności człowieka w przeszłości. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku niepylaki Apollo zostaną wypuszczone na wolność. Jelenia Góra, Gabriela Stefanowicz.